Dużą ozdobą damskiego stroju odświętnego jest zopaska albo fartuch, jak można przyjąć dwie nazwy. Były dwa rodzaje. Kobiety najpierw sobie same zszywały na przykład płótnio i wszywały sobie taśmy haftowane, takie fabryczne, koronki czy takie drobne haftowane takie pasy. Potem w miarę możliwości haftowały sobie fartuchy. I ten jest najbardziej taki typowy żywiecki, czyli haftowany dookoła właśnie wzorem kwiatowym, a tu są takie drobne grona, winogrona, no i potem, żeby tu ozdoba była też na spódnicy, no więc były haftowane drobne kwiatuszki, rzucanki, takie margaretki. No albo było też możliwość dostania fabrycznych tkanin na targu, jak na jarmaki kobiety chodziły, to sobie kupowały fartuchy, potem cięły w drobne, wcięły w pasy, o to jest na przykład coś w tym stylu. I doszywaj bokami jakieś koronki, żeby to było jedną całością.